Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę związaną ze 105. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasz jeden z wybitnych ojców niepodległości, Józef Piłsudski, powiedział: wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba cały czas o nią zabiegać. I ta wystawa, którą tu prezentujemy wspólnie z kolegami, z Piotrem Chałońskim i z Władkiem Woźniakiem, ma na celu przybliżenie naszej młodzieży dzierżoniowskiej i nie tylko, wszystkich uroczystości związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Zarówno Piotr, jak i Władek są to wybitni fotografowie, dokumentujący wszystkie wydarzenia w naszym mieście i powiecie. Myślimy, że to, co my robimy i pokazujemy, że jesteśmy tutaj, my Polacy, jesteśmy tu w Dzierżoniowie, dbamy o nasze miasto, o naszą ojczyznę i to jest taki nasz najważniejszy przekaz, jaki mamy, jaki niesie ta wystawa. Dlatego zapraszam jeszcze raz wszystkich chętnych i mających w sercu Polskę do odwiedzenia tej wystawy i włączenia się do prac w środowiskach patriotycznych.